jest identyczna po 4 gole. Za chwilę być może nasi reprezentanci rozpoczną ostatnią drogę po paszporty do finałów meksykańskich Mistrzostw Świata. Na wielkiej planszy wymalowana jest maskotka 13 finałów Mistrzostw Świata, Piqué, w dużym meksykańskim kapeluszu z piłką, a tymczasem nasi reprezentanci rozpoczynają za chwilę pojedynek. Na pewno zaskoczeniem dla i szkoleniowców, i sympatyków piłki nożnej jest brak w zespole znakomitego Belga Franka Verkauterna, ale kontuzja, której doznał w meczu ligowym Beveren Anderlecht, dała znać o sobie. Nie ma go także wśród piłkarzy rezerwowych. Trener Piechniczek zastanawiał się, jakim ustawieniu grać będą zawodnicy belgijscy, gdzie zajmie miejsce Erik Gerrit, na jakiej pozycji grać będzie George Green. Na razie Gerrit gra na prawej obronie, a więc tak jak przed laty, przed dyskwalifikacją, kiedy był jednym z najlepszych bocznych obrońców na świecie. Właśnie Gerrit przy piłce. Po prawie dwuletniej przerwie powrócił do reprezentacji. Wójcicki. Ostrowski. Przybyś, Matysik. Długa piłka, jest Gerrit i jest Jean-Marie Pfaff, który za 7 dni ponownie gościć będzie na Stadionie Śląskim w Chorzowie, bowiem w ramach Pucharu Mistrzów Bayern Monachium, barwy którego reprezentuje Pfaff, grać będzie z zabrzańskim Górnikiem. Van der Eyken, Fordecker, Matysik stara się dojść do piłki. Jeśli gwizdek sędziego, Eddie Fordecker był faulowany i Belgowie w sąsiedztwie bocznej linii pola karnego wykonywać będą rzut wolny. Ustawia piłkę Pleser. Większość zawodników na polu karnym. Oto Gerard Pleser. Ostrowski bardzo krótko, Kulemans. Jeszcze raz Kulemans. Trafił w mur nóg naszych reprezentantów. Mija w tej chwili trzecia minuta spotkania. A więc Gerrit na prawej bocznej obronie, a partnerem Van der Elsta na środku obrony jest Green, który po raz pierwszy gra w reprezentacji na pozycji środkowego obrońcy. Najczęściej partnerem Van der Elsta był Renke, tym razem jest on jednak bocznym obrońcą, chociaż występuje w Genewie, gra w zespole Servet i gra na pozycji libero. Dziekanowski, Ostrowski. A to Marek Ostrowski. Green. Sifo. Van der Eyken. Renke. Green. Tu jest Fordecker, bardzo ruchliwy, szybki, zdecydowany, dynamiczny. Obrona naszego zespołu poradziła sobie z tą akcją Belgów. Ale tylko przez moment byliśmy w posiadaniu piłki. Van der Elst. Gerrit. Obok niego Smolarek. Smolarek wygrał pojedynek z Gerritem. Grać dalej pokazuje arbiter. Urban, Molarek, po lewej stronie jest Boniek, Matysik,
Urban, Smolarek, nie ma spalonego, Smolarek po lekarnej, piłka trafia w nogi Van der Elsta, który jeszcze w akrobatycznej sytuacji wybija piłkę na aut, ratując swój zespół przed rzutem rożnym. O pierwszy, bardziej zdecydowany, składny atak naszego zespołu w piątej minucie spotkania. Nadal rezultat remisowy 0-0. Ostrowski będzie wznawiał grę. Smolarek, Ostrowski, Gerec, Sifo. Kulemans, obok niego Matysik. Grać dalej nic nie było, pokazuje pan Valentine. Boniek, cofający się do strefy środkowej boiska. Gerec i Smolarek, chyba sporo razy będziemy oglądali w akcji tych dwóch zawodników. Ostrowski. Pada Komornicki. Kulemans. Pawlak. Sifo. Van der Elst. Van der Eiken przed momentem, teraz z kolei Van der Elst. Nie stosują jakiejś łańskiej szarży piłkarze belgijscy, grają spokojnie, stosując atak pozycyjnie. Przybyś faulował Kordekersa. Przybyś i Urban to dla Belgów w zespole biało-czerwonych nowe twarze. W porównaniu z meczem w Brukseli rozegranym w maju tego roku nie grali Pfaff w zespole belgijskim i Gerec. Tymczasem Sifo ustawia piłkę w odległości 25 metrów od bramki Młynarczyka. I po tych pierwszych nerwowych 7 minutach atak rozpoczynają nasi reprezentanci. Matysik. Ostrowski. Naprzeciw niego Sifo. Ostrowski. Scott Valentine dopuszcza do tej męskiej gry, ale zgodnie z przepisami. Strzał Urbana. Piłka chyba otarła się o któregoś z Belgów. Tak. I pierwszy rzut rożny dla naszej drużyny. Rzut rożny wykonywać będzie Smolarek. Na polu karnym ustawia się już Wójcicki. 192 cm wzrostu. To może mieć swoją decydującą rolę, ale piłka podana do Wójcickiego niedokładnie. Obok Wójcickiego Kulemans. Teraz Ostrowski. Marek Ostrowski ze szczecińskiej Pogoni, który ma na tym koncie już gol zdobyty w meczu z Grecją. 26 lat. Debiutował przed 2 laty w meczu z Portugalią. Green. Van der Eiken. Od niego rozpoczyna się większość akcji drużyny reprezentacyjnej Belgii. Pawlak i Vandenberg. Matysik. Ostrowski. Komornicki. No, takie zabawy są bardzo ryzykowne i niebezpieczne. Z góry było wiadomo, że decydujący bój w tym meczu rozegra się w strefie środkowej boiska, że o losach pojedynku decydować będą drugie linie. Boniek, Smolarek, rękę, Van der Eiken.
Fletcher. To ławka zespołu belgijskiego. Trener Gitaj wystawił do dzisiejszego meczu. To jest ten pan z cygarem pierwszy z lewej strony. Obok niego jego asystenci Michel Sablon i Julien Labo. Wystawił pięciu obrońców. Gerrit van der Elst, Green, Renke i Fletcher. Komornicki. Fordecker. Obok niego Przybyś. Jest także Pawlak, ale Przybyś za wysoko uniósł nogę. To przewinienie zademonstrował znakomicie sędzia Skocki. I Belgowie wykonywać będą rzut wolny. 10 minut spotkania za nami. Gerek. Jest to 31-letni zawodnik, który debiutował w 1975 roku. Rozegrał 50 spotkań, był sztandarową postacią futbolu belgijskiego, no ale potem afera przekupnicza. Jest kwalifikacja 13 zawodników. Najsurowiej z tej 13 został ukarany Erik Gerrit, który wstępnie otrzymał dyskwalifikację 3-letnią, skrócono ją potem o połowę, a ostatecznie pauzował kilkanaście tylko miesięcy. W tej chwili gra w Holandii z Eindhoven. Boniek, pole karne, Boniek. Obok niego Green. Schiffo. O, ważne, aby nasi zawodnicy podtrzymywali kontry Belgów już na ich połowie boiska, aby stosowali ten pressing. Robert Valentine, jako były piłkarz, doskonale zna się na wszelkich tego rodzaju sztuczkach, pokazuje czarodziejowi, bo tak nazywają Schiffo, aby podniósł się. Green. Renke. Van der Eyken. Gerrit. Koelemans. I udana interwencja Waldemara Matysika. Urban. Urban obok niego Smolarek. I szybki jak błyskawica Pfaff. Renke. Green. Vandenberg. I Schiffo czekał na błąd naszych obrońców. Dziekanowski, Matysik. Dziekanowski, Matysik, Boniek. Czeka na partnerów. Wychodzi na pozycję Urban. Ale szybszy i lepiej ustawiony jest Green. Renke. Pawla. Rozbił atak zespołu belgijskiego, teraz biało wychodzi na pozycję prawoskrzydłowego, wysokość pola karnego, wysokie dośrodkowanie. Tu jest Gerrit, przepuszcza piłkę, Boniek, pole karne i mimo że wykonał tak zwaną siatkę, przepuścił piłkę między nogami Gerrita, to jednak nie udała się ta szybka, nie przyniosła spodziewanego efektu. A więc proszę Państwa, po pierwszych 13 minutach na stadionie śląskim Polska-Belgia 0-0. Fordecker doznał kontuzji. To jest piłkarz, który wyemigrował w tym sezonie do Francji.
ten faul sędzia upomniał Przybysia żółtą kartką. Landenberg, Ostrowski i Józef Młynarczyk. Urban. Wójcicki, Dziekanowski. Urban. Czwórką atakujemy. Lesser. Hordecker. Obok niego Przybyś. Tym razem Boniek starał się wyłuskać piłkę. Geret. Schifo. I czysto zagrana piłka. Boniek. Smolarek. Urban. Boniek. Po prawej stronie jest Dziekanowski. Piłka wraca jednak do Urbana. Zwolnili Polacy tempo akcji. Ostrowski. Obok niego Komornicki. Próba wrzucenia piłki na pole karne. Błąd Plesersa. Czy Pawlak zdoła wywalczyć tę piłkę? I Grini. Rękę. Green. Geret. Po prawej stronie Kuleman. Smolarek. Trudno przedrzeć się przez te rejony środkowe boiska. Tu najliczniej zgromadzili się Belgowie. Starają się powstrzymywać ataki. Zdają sobie sprawę z tego, że Polacy słyną z tego, że potrafią grać kontry. Dziekanowski. Oto Dariusz Dziekanowski. 11 goli zdobył dotychczas w meczach reprezentacji narodowej. To jest jego 28 występ w biało-czerwonym stroju. Van der Eyken. On jest tutaj tym reżyserem gry zespołu belgijskiego. On najczęściej swoich partnerów obsługuje długimi podaniami. Hordecker. A z numerem trzecim, oczekujący na piłkę, Gerard Plesser, który gra w tej chwili w Hamburgu, w zespole HSV. Lewonożny. Obrońca, który nie grał na Mistrzostwach Europy we Francji, leczył kontuzję. I tu ciekawostka. Gra na stoperze, chociaż dzisiaj występuje w drugiej linii. A w reprezentacji Belgii często gra jako boczny lewy obrońca. Ale taki jest już współczesny futbol. Obowiązuje uniwersalizm, wymienność funkcji. I często zawodnicy rozpoczynają na przykład karierę od ataku. Wykończyć ją może nie w bramce, ale tuż przed bramką w liniach. Obronnik tego zespołu, szansa na kontrę dla zespołu polskiego. Atakujemy trójką, czwórkę zawodników belgijskich. Boniek obok niego, Dziekanowski. Nie zrozumieli się chyba obydwaj zawodnicy. Straciliśmy szansę. Vandenberg. Po raz pierwszy tak głęboko cofnął się pod własną bramkę. Schifo. Kuleman. Rozpoczął mecz po prawej stronie boiska. Teraz przyszedł na typową dla siebie pozycję po lewej stronie. Hordecker, bardzo niebezpieczny, dynamiczny, ruchliwy, bojowy. Dobrze przed tę akcję Komornicki wywalczył piłkę. Urban, długa piłka w kierunku Bońka. Boniek na linii pola karnego strzela, ale był mocno spychany przez Van der Elsta. Ale jak na razie największe zagrożenie dla bramki belgijskiej to właśnie Zbigniew Boniek. Faulowany rękę. A
sędzia przywołuje Jana Urbana i pokazuje mu, że następnym razem będzie ostrzejsza kara, a więc żółty kartonik. Wójcicki, Komornicki, Ostrowski. Borgowie pozwalają grać naszym obrońcom. Nie atakują ich w tej chwili, cofają się w strefę środkową boiska. Stąd możliwości prowadzenia gry przez Wójcickiego, Ostrowskiego, Przybysia, Pawlaka. Właśnie ta czwórka rozgrywa akcję. Matysik. Kuleman. Sifo. Pleser. Wójcicki. Dziekanowski. Boniek. Matysik. Urban. Po prawej stronie samotny Pawlak, nikt go nie obstawia. Nie zauważyli tego partnerzy. Na zbyt małej przestrzeni prowadzili tę akcję nasi zawodnicy. Nie dostrzegali stojącego przy bocznej linii Pawlaka. Pleser, Fordecker, z jego strony grozi największe niebezpieczeństwo. Fordecker strzał, ale w boczną siatkę. Oto Eddie Fordecker, zawodnik, który przed paroma sezonami miał kłopoty z zajęciem pewnego miejsca w podstawowej 11 drużyny reprezentacyjnej. Ale ten 25-letni piłkarz ma na tym koncie już 21 występów w drużynie narodowej i strzelił 4 gole. Debiutował w 1978 roku. Van der Eyken. Szybko zupełnie nieobstawiony. Luka tu po lewej stronie boiska. Nie ma Ostrowskiego. Nie cofnął się za nim także Urban. I Państwo oglądają sławę belgijskiego futbolu. Piłkarza, który w ubiegłym roku zmienił obywatelstwo. Jest pochodzenia Włochem, ale otrzymał paszport belgijski. Mógł wystartować jako reprezentant Belgii na Mistrzostwach Europy. 19-latek. Zdobywca nagrody dla najpopularniejszego piłkarza Belgii, znany także za najlepszego zawodnika w tym kraju. Autor książki Futbol moja ojczyzna. No ale tych piłkarzy piszących mamy więcej dzisiaj na boisku, między innymi jest także Zbigniew Boniek. Często w prasie czyta się, że tak samo dobrze na boisku, jak i w bibliotekach. Green. Sifo. I co znaczy atak, co znaczy ten pressing? Matysik z dosyć dużą desperacją podbiegł do Belgów. To wszystko spowodowało niedokładność w podaniu i mogliśmy znowić grę rzutem autowym. Komornicki, lewa strona boiska. Komornicki, obok niego Green. Nikt z partnerów mu się nie pokazuje. Ale Komornicki dał sobie radę. Dośrodkowanie, tam jest. To był Dziekanowski, ale przedłużył jednak to dośrodkowanie rękę. Dziekanowski dał sobie radę z obrońcą belgijskim. Ostro, wzdłuż bramki i Geret jak gdyby nie ufał Papowi. Nerwy dają znać o sobie, proszę Państwa. Stawka pojedynku. Okazuje się, że przycisnąć trzeba tylko Belgów, a wówczas obrona zaczyna popełniać błędy. Drugi rzut rożny dla biało-czerwonych. Zbigniew Boniek ustawia piłkę w narożniku. Wójcicki pod linią pola karnego. Ten stały fragment gry często na zgrupowaniach ćwiczyli nasi reprezentanci, ale wprost w rękę zagrał Boniek. Vandenberg. Rzut wolny pośredni za niebezpieczne zagranie Matysika. Van der Eyken. Geret. Zrywa się bardzo silny, porywisty wiatr, który sprzyja w tej chwili Belgom. Pogoda jest dosyć kapryśna.
przed południem na Śląsku padało, było pochmurnie, były jednak momenty, kiedy pojawiało się słońce, także w tym momencie, kiedy wyszli na boisko piłkarze. Boniek, Komornicki, Ostrowski. Komornicki, Ostrowski na pozycji lewoskrzydłowego, ale tu jest Van der Eiken, jest także Van der Elst i Pfaff. Dwudziesta piąta minuta pierwszej części spotkania za nami. Nadal bez bramek na stadionie śląskim w Chorzowie w meczu Polska-Belgia. Wójcicki. Przepraszam, Pawlak. Zanosiło się na znakomite zagranie. Ale łatwo jest podać piłkę na bliską odległość. Trudniej natomiast zagrać dokładnie, kiedy trzeba posłać ją na odległość kilkunastu czy kilkudziesięciu metrów. Green. Van der Eiken. Kuleman, Gerec, Schifo, trener Piechniczek, redaktor Karol Gębka, kierownik reprezentacji, Komornicki, Dziekanowski, Matysik, Dziekanowski, Ostrowski. W strefie środkowej boiska najwięcej pola do popisu mają właśnie obrońcy, rzadziej atakowani przez Belgów. Natomiast i napastnicy, i zawodnicy występujący w drugiej linii są od razu atakowani bezpardonowo przez zawodników belgijskich i stąd kłopoty naszych piłkarzy forsowani linii obronnej drużyny belgijskiej. Dziekanowski, Komornicki, Smolarek, który przeszedł na prawą stronę tym razem boiska, Komornicki starał się wrzucić piłkę na pole karne, tam przedzierał się Urban, ale najszybszy był Pfaff. Kuleman. Belgowie bardzo składnie przeprowadzają akcję, częściej od naszych reprezentantów grają długimi, krosowymi podaniami. Gerard Fletcher. Obok niego Green. I trzeci rzut rożny dla zespołu polskiego. Ale w momencie, kiedy przejął piłkę Boniek, zbyt mało naszych reprezentantów znajdowało się na polu karnym. Ponownie Boniek będzie wykonawcą rzutu rożnego. Do tyłu znakomita sytuacja, Komornicki trafia jednak w nogi obrońców belgijskich. Matysik. Niebezpieczne zagranie. Będzie rzut wolny dla zespołu belgijskiego. Kuleman. Fletcher. Rękę. Popełnił błąd w stylu Bobby Moore'a w meczu z Anglią, kiedy to piłkę wyłuskał Włodzimierz Lubański. Ale Bobby Moore był tym ostatnim zawodnikiem przed bramkarzem swojej reprezentacji. Tutaj była asekuracja. Dziekanowski. Boniek, Smolarek i Urban na polu karnym. Boniek. I Van der Eiken.
Van der Eyckem, który rozpoczyna tymi długimi podaniami, oto on na naszych ekranach, akcje ofensywne swego zespołu, jest także często pod bramką Pfaffa, wspomaga obrońców, asekuruje tutaj strefę środkową boiska. Pleter. Schiffo. Pleter. Gerrit. Nazywany jest Gerrit dobrym duchem zespołu belgijskiego. Mówiło się o tym, że wprowadzenie tego zawodnika po tak długiej przerwie do reprezentacji jest pociągnięciem psychologicznym ze strony trenera Belgii Witajsa. Urban Smolarek. Obok niego Frankie van der Elst. Van der Eyckem, 30 minut meczu za nami. Gerrit, Schiffo. Van der Elst. Koelemans. Atak pozycyjny Belgów, prowadzony w dosyć wolnym tempie. Komornicki. Urban. Boniek. Matysik. Też nie stosujemy szybkiego ataku. Gramy atakiem pozycyjnym. Pawlak. Dziekanowski. Obok niego Pleter. Boniek. Odskoczyła mu piłka na dosyć dużą odległość. I Pfaff. Schiffo. Van der Elst przeszedł teraz troszeczkę do przodu, za linię środkową boiska. Van der Eyckem pozostał na jego pozycji. On właśnie przy piłce. Belgowie często stosują te zmiany pozycji. Koelemans grał przez pierwszy kwadrans po prawej stronie boiska, teraz jest na lewej stronie. Schiffo tymczasem zajął miejsce na prawej stronie. Faulowany van der Eyckem. Gerrit i Młynarczyk. Out. No, Młynarczyk z Gerretem znają się dobrze. Widzieliście Państwo ten przyjacielski gest. Obydwie drużyny czyhają na jakieś błędy. Belgowie także są spodziewali się, nasi szkoleniowcy nie rzucili się do jakiegoś desperackiego szturmu. Grają bardzo spokojnie, czekają aż Polacy popełnią jakiś błąd i być może wówczas marzą o zdobyciu bramki. Belgowie zdają sobie sprawę z tego, że utrata bramki no, niweluje ich szanse do minimum. Musieliby strzelić dwa gole i teraz właśnie błąd. Czy Boniek będzie miał okazję? Nie udało się. Nasi reprezentanci także grają bardzo ostrożnie. Jednak w podświadomości tkwi ta prawda, że wystarczy nam remis, aby awansować. Do zakończenia pierwszej części spotkania pozostało jeszcze około 10 minut. Dziekanowski. Boniek, często zmieniający pozycję, przechodzący z lewej na prawą stronę boiska. Komornicki, Smolarek,
tyłu podcięty Smolarek, proszę. Pan Robert Valentine jest drukarzem z zawodu, a jak Państwo widzicie, ma opanowane gesty aktorskie. No, duży błąd naszych zawodników. W dziecinny sposób stracili piłkę, ale bez konsekwencji. Smolarek. I wywalczył rzut rożny. Kto tym razem będzie wybijał piłkę? Smolarek. Ożywiły się trybuny, powiewają biało-czerwone flagi. Czwarty rzut rożny naszego zespołu. Bardzo niedokładne są te podania z rzutów rożnych do Wójcickiego. Komornicki mija się z piłką. Smolarek. Smolarek. Obok niego Geret. No zdarzają się i tego rodzaju gesty. Geret był troszeczkę zdenerwowany tym zdecydowanym atakiem Smolarka. Myślę, że pan Włodzimierz wszystko zrozumiał. Gesty były jednoznaczne w wykonaniu sędziego. Pokazał, co ma w kieszonce. Matysik. Ostrow. Wójcicki. Dziekanowski. Matysik. Obok niego Szifo. Sędzia nie przerywa gry. Trenerzy Blaut i Piechniczek. Van der Eiken. No nie ulega wątpliwości, że w tych pierwszych 40 minutach tego pojedynku zapomniano o żywiołowości, o tego, co jest radością futbolu. A więc nie ma tutaj jakiejś wielkiej improwizacji, dynamicznych, szybkich, husarskich akcji ofensywnych. Jest gra spokojna, opanowana, jest wyczekiwanie tak z jednej, jak i z drugiej strony na jakieś poważniejsze błędy, bo teraz może Polacy zaatakują większą odwagą. Urban! Proszę Państwa, jaka jest decyzja arbitra? Rzut rożny. Szybka akcja Zbigniewa Pońka, to jest ten, którego nazwisko teraz skanduje 70 tysięcy widzów. Jeszcze raz widzą Państwo dośrodkowanie, ale Franki van der Elst, pomimo niewielkiego stażu w reprezentacji, gra czwarty mecz, wpisał się tutaj bardzo dobrze. Dziekanowski, Smolarek przepuszcza piłkę i proszę Państwa, Boniek trafia w słupek. No rozumiem rozpacz kapitana biało-czerwonych, ale Państwo rozumieją. Jeszcze raz ta sytuacja, atomowy strzał, piłka trafia w wewnętrzną część słupka, uderza przed linią bramkową i wychodzi na aut. Wielokrotnie nasi zawodnicy zmieniali się przy wykonywaniu tego rzutu rożnego. Najpierw próbował Smolarek po przeciwległej stronie boiska, potem Boniek wykonywał dwukrotnie, a teraz Dziekanowski. Szkoda, to była najdogodniejsza sytuacja do zdobycia bramki. Vincenzo Schifo, kontuzjowany, leży na boisku. Tymczasem zbliża się 40 minuta spotkania, rezultat 0-0 i nie możemy ciągle odżałować tego strzału Zbigniewa Bońka. Zbigniew Boniek po raz 71 w reprezentacji narodowej, mal w naszym koncie 25, jakże cenny, chociaż naturalnie porównywać jedne bramki do drugich jest to rzecz bardzo ryzykowna. Pawlak.
robi. Urban i kolejny rzut rożny, tym razem już szósty. To chyba świadczy o pewnej przewadze pod względem akcji ofensywnych naszego zespołu. Jan Urban, błyskotliwa i błyskawiczna kariera, wychowanek Jaworzna. Grał w Sosnowieckim Zagłębiu, teraz w Zabrzańskim Górniku. Awansował do reprezentacji w tym roku, rozegrał kilka spotkań, no i wydaje się, że na stałe już wywalczył miejsce w jedenastce trenera Piechniczka. Smolarek. Geret, który przeszedł na prawą stronę boiska. Matysik. Komornicki. Komornicki zwleka z dośrodkowaniem. Komornicki, Matysik, a Geret dał radę z nim. Chociaż słyszałem różne opinie, że nie jest jeszcze w najwyższej formie, tym razem zademonstrował jednak wysoką klasę. Pleter, akcja powstrzymana. Dziekanowski, Smolarek jest nieobstawiony, do niego idzie piłka po prawej stronie, znowu Dziekanowski, środkiem pędzi Jan Urban. Dziekanowski za moment będzie chyba w posiadaniu piłkę, nie piłki. Proszę, zwracam uwagę Państwa na akcję Fordekerta, który w momencie utraty piłki przez swój zespół wrócił pod linię początkującą pole karne Belgii. Belgowie bardzo starannie przygotowywali się do tego meczu. Mieli kilkudniowe zgrupowanie, co jest ewenementem w historii belgijskiej piłki nożnej. Matysik. Jest to rzeczą niezwykle trudną, sforcowanie obrony tak licznej. Jednak Belgowie ustawiają te szyki obronne. 6-7 zawodników przed bramką Pfaffa. Często nawet więcej. Boniek chyba ręką sobie pomógł. Tak. Schifo. Komornicki przerwał akcję Szyfo. To Bońka zagranie. Mają duże zaufanie do Zbigniewa Bońka nasi reprezentanci. Van der Eyken. Geret. Kuleman. Przybyś. No, proszę Państwa, gdyby nawet padła bramka, chyba nie zostałaby uznana. Wcześniej sędzia liniowy podniósł chorągiewkę do góry. Oto strzał Vincenzo Schifo. Inaczej wysunął się nieco w przeciwległym kierunku bramki. No i z najwyższym trudem chwycił tę piłkę. Boniek. Dziekanowski. Jest jego ulubione miejsce. Odległość od bramki około 20 metrów. Dziekanowski. Urban. Nie ma spalonego. Jednak. Zadecydował moment podania i sygnalizacja sędziego bocznego. Brakuje w tych akcjach ofensywnych zdecydowania troszeczkę naszemu zespołowi. Przyspieszenia tempa akcji pod bramką przeciwnika. Takiego przyspieszenia, jakie demonstrują w tej chwili Belgowie.
ostatnia minuta drugiej części, pierwszej części spotkania. Nadal bez bramek meczu Polska-Belgia. Kto kogo przechytrzy? Trwa ta uporczywa walka z jednej i z drugiej strony strefy środkowej boiska. Belgowie nie mieli tak doskonałej sytuacji podbramkowej jak my pod strzale Bońka, kiedy piłka trafiła w słupek. Była też ta sytuacja Urbana, który toczył pojedynek z Van der Elstem po akcji Bońka. Belgowie, aby awansować do finału, muszą wygrać. Jak na razie na Stadionie Śląskim w Wrocławiu rezultat bezbramkowy, a więc 0-0. Mieliśmy więcej sytuacji strzeleckich, no ale nie udało się zdobyć bramki. Oczekujemy teraz na drugą część spotkania. Halo, proszę, studio w Warszawie. Za nas Zbigniew Boniek, a więc ten piłkarz, o którym najwięcej mówiliśmy. Nie ulega wątpliwości, że zabrakło troszeczkę zdecydowania w akcjach naszego zespołu. Zabrakło ruchliwości, zwłaszcza wśród zawodników, którzy próbowali zdobyć teren pod bramką belgijską. A więc, proszę Państwa, za sekundy arbiter drugiej części meczu. Belgowie rozpoczynać będą tę część meczu. Zespół polski w tym samym zestawieniu, a więc w bramce Młynarczyk, w obronie Pawlak, Przybyś, Wójcicki, Ostrowski, Dziekanowski, Matysik, Komornicki, Urban i w przodzie Smolarek i Boniek. Komornicki. Wcześniej był widzek pana Roberta Valentine. Geret, cofający się Urban. Smolarek i Boniek powstrzymany przez Wilna, ale teraz szansa, Smolarek, Boniek, odległość od bramki niewielka, Boniek ucieka mu jednak piłka. Stara się wywalczyć ją Urban, desperacka akcja Urbana, powstrzymana przez Belgów i oni teraz ruszają do ataku. Kuleman. Młynarczyk wyskoczył z bramki chyba tak troszeczkę dla rozgrzewki, ponieważ wieje dosyć chłodny wiatr. Chwycił tę piłkę. Dziekanowski, obok niego rękę. Nikt nie wychodzi mu na pozycję. Jest Boniek. Dziekanowski, Smolarek. Dziekanowski. Smolarek. No co, chcemy wjechać do tej bramki? Myślę, że niepotrzebnie nasi zawodnicy starają się strzelać w jak najbliższej odległości, wyrabiać sobie tę pozycję i skończyło się na tym, że Belgowie po raz pierwszy w tym spotkaniu zademonstrowali swoją słynną pułapkę offside'ową. Schiffo. Vandenberg. I Młynarczyk. Chociaż atakował go Kuleman. Rosły, mocno zbudowany, bardzo niebezpieczny pod bramką przeciwnika zawodnik. Urban. Green. I będzie żółta kartka, tym razem dla Urbana. Zresztą Państwo być może pamiętają scenę z pierwszej połowy tego pojedynku, kiedy pan Valentine pokazywał Urbanowi, czym grożą tego rodzaju zagrania, jak to, które zademonstrował przed chwilą. Rękę. Van der Elst. Green. Smolarek i Młynarczyk. Walka o awans do finału piłkarskich mistrzostw świata. Pamiętajmy o tym, że ten zespół, który nie wywalczy pierwszego miejsca w naszej pierwszej grupie, będzie miał prawo do spotkań barażowych z Holandią. Zwycięzca dwóch pojedynków z Holandią także zapewniony ma
awans do grona najlepszych zespołów na świecie, które zmierzą się w 13 finałach piłkarskich mistrzostw świata. Smolarek i tym razem faulowany. To nie był Smolarek, to był Urban. Faulowany Urban. Odległość od bramki spora. Boniek ustawia piłkę. Nieporozumienie. Ostrowski. Smolarek. Jest tam Geret. Schifo. Vandenberg. Van der Eyken. Młynarz. Vandenberg, Plesser. Komornicki wywalczył piłkę, jest Matysik. Ale Belgowie nie pozostawiają nawet ułamka sekundy na rozegranie akcji. Momentalnie atakują naszych zawodników. Sprawiają wrażenie nieco szybszych od Polaków. Green. Nasz zespół cofnął się na połowę boiska. Kulemans. Grał kiedyś jako napastnik na pozycji lewoskrzydłowego, obok niego Komornicki powstrzymał Kulemansa, ale czy będzie miał siłę, aby rozpocząć kontratak? Podanie do Bońka. Boniek czeka na partnerów. Długa, niezona piłka do wychodzącego na pozycję Urbana. Urban w obrębie pola karnego. I co? Doświadczony, rutynowany, ponad 30-letni Erik Geret. Schifo. Boniek. Urban. Komornicki. Geret. Van der Elf. Dobry wślizg. Ostrowskiego, podanie do Bońka, Boniek na balonie. Pamiętajmy o tym, że decyduje moment podania, a nie moment otrzymania piłki. Zresztą tutaj offside Bońka był ewidentny. Rękę. Van der Eyken. Vandenberg. W lidze belgijskiej w rozpoczętym sezonie w 6 spotkaniach strzelił 9 bramek. Zresztą 4 razy pod rząd był królem strzelców Ligi Belgijskiej, a ponadto zdobył złoty but dla najlepszego strzelca w sezonie 1979-80. Zdobył wówczas 39 goli. To chyba najlepiej te przykłady świadczą o jego nieprzeciętnych umiejętnościach strzeleckich. Fotoreporterzy pod bramką Pfaffa. Dużo mniejsze grono zasiadło za bramką Młynarczyka. Smolarek. Ostrowski. Ostrowski. Green. Plesser. I zmiana w drużynie belgijskiej. Opuszcza boisko grający dotychczas z numerem 6 Green. A jego miejsce zajmuje grający
numerem 16 Marc de Grise. Filigranowy, błyskotliwy, szybki w napastnik. Trener Stajc stawia na atak. Wycofuje jednego z pięciu obrońców i wprowadza Grisiego. Partnerem Van der Elsta na środku obrony będzie Van der Eyken, a obok Van den Berga i Fordekerza znalazł się Grisa. Dziesiąta minuta drugiej części spotkania. Momentalnie szybko, błyskawicznie wykonany rzut wolny, długie podanie do Dziekanowskiego i nasz młody, utalentowany piłkarz stanął przed olbrzymią szansą. Starał się rzucić piłkę do bramki pod poprzeczkę. Van der Elst, Schifo, Van der Elst zapędza się pod naszą bramką, pod naszą bramkę, Schifo. Coraz większymi siłami atakują Belgowie przed pole bramki Młynarczyka. Nie ulega wątpliwości, że obydwaj trenerzy i obydwa zespoły znają się doskonale. Gitaj rozgrywał dotychczas 4 mecze z Polakami w swojej karierze trenerskiej. Wygrał 3-krotnie. Raz przegrał. Było to podczas Mistrzostw Świata w Hiszpanii. Właściwie przygotowania obydwu zespołów były owiane troszeczkę mgłą tajemnicy, ale przecież było to chyba zupełnie niepotrzebne. Nawet zawodnicy doskonale wiedzą o sobie, w jaki sposób zachowują się na boisku, jak poruszają, jak dryblują. Fletcher. Bardzo nieprzyjemny, zaskakujący strzał lewą nogą. Kazimierz Przybyś na naszych ekranach. Czwarty jego występ w reprezentacji, a to Krzysztof Pawle. Coraz częściej będziemy spoglądali na zegar. Widzi się 13 minuta drugiej części spotkania. Nadal 0-0 w meczu Polska-Belgia na stadionie Śląskim w Chorzowie. Rękę. Vandenberg. Faulowany Schifo. No, miarą popularności tego zawodnika jest fakt, że firma Adidasa produkuje buty o nazwie Schifo Star i Schifo Junior.
popychany, faulowany Smolarek. Tam Gerec się pojawił w tym ostatnim akcie. Miał poważną kontuzję, złamany bark, ale tym razem trzyma się za nogę. Komornicki. Litwa. Smolarek jest w tej chwili poza boiskiem. Gramy w dziesiątkę. Tymczasem Schifo. Ten czarodziej z Anderlechtu. Bardzo ładne dośrodkowanie. Hulemans był bardzo bliski. Przy czym sfaulował Matysika. Zresztą sędzia to wychwycił bardzo szybko. Jeszcze raz popatrzmy na tę sytuację. Tak, Hulemans oparł się łokciem na ramieniu i głowie Matysika. Ale akcja była bardzo szybka, dynamiczna. Cała seria zwodów. Vincenzo Schifo, dośrodkowanie. I Hulemans troszeczkę słupek zasłonił przy tym ujęciu całą tę akcję. Komornicki. Smolarek już w pełni sił. Powrócił na boisko. I starał się zagrozić bramce Papa. Hulemans. Fordekert i Przybyś. Przybyś na moment nie opuszcza Fordekerta. Rzut wolny dla Belgii. Przybyś nie może sobie pozwolić na zbyt zdecydowane, nieprzepisowe zagranie. Został przez sędziego upomniany w pierwszej połowie żółtą kartką. Fletcher. Arbiter liniowy sygnalizował pozycję spaloną. Zauważył to pan Valentine i będzie rzut wolny pośredni wykonywany z naszego pola karnego. A więc proszę państwa, 16 minuta drugiej części spotkania. Nadal bez bramek na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Do zakończenia spotkania już tylko 29 minut. Ten rezultat awansuje nas do finału meksykańskich mistrzostw świata. Ale granie na utrzymanie tego rezultatu remisowego byłoby szalonym ryzykiem. Potrzebna jest bramka, która podniosłaby na duchu naszych reprezentantów. Załamała troszeczkę Belgii. Zmieniła obraz gry. Van der Elst. Kuleman. Van der Eiken. Fletcher. Rękę. Ostrow. Rękę. Van der Eiken. Rękę, Fletcher. Atak pozycyjny Belgów. Oddaliśmy inicjatywę naszemu rywalowi. W zespole polskim szykuje się zmiana. Rozgrzewa się Andrzej Pałasz. Boniek na spalony. No ale tu zadecydowało to wielkie doświadczenie i rutyna obrońców belgijskich, który w momencie, kiedy tylko składał się partner Bońka do tego podania, zrobili krok do przodu. I w ten sposób złapali pułapkę offside'ową zawodnika polskiego. A to Andrzej Pałasz, który zajmie miejsce Włodzimierza Smolarka, poturbowanego w tym starciu w sąsiedztwie naszego pola karnego. Andrzej Pałasz, piłkarz zabrzańskiego Górnika, 31 razy w reprezentacji narodowej zdobył 7 bramek. Debiutował wówczas, kiedy
Ryszard Kulesza był trenerem reprezentacji w meczu z Irakiem w 1980 roku. Wychowanek zabrzeńskiego Górnika. Tymczasem oblężenie bramki polskiej. Sifo. Nie potrafimy wybić piłki. Coraz wolniejsi są nasi piłkarze na tle Belgów, którzy z dużym wigorem i animuszem poruszają się po boisku. Ta różnica w szybkości była minimalna w pierwszej połowie, teraz jest coraz bardziej zdecydowana. Pleter. Komornicki. Poniek. Narożnik boiska. Przekaz na biegną partnerzy. Oto płaską piłkę w kierunku Pałasa. Pleter. Przed kilkunastoma minutami bardzo niebezpiecznie strzelał lewą nogą. Nie powinien być dopuszczany w odległości 30-40 metrów do strzału. Speaker naprawił swój błąd. Poprzednim razem zapowiedział, że wszedł Pleter. Tymczasem na boisku gra Grise. Dziekanowski. Obok niego Pałacz. Pałacz przy piłce. W przodzie Boniek. Pałacz. No, ale Boniek nie poszedł na dobicie. A był najbliżej tego wszystkiego. No i Pałacz zaczął od mocnego uderzenia. Dosłownie i w cudzysłowie. Pleter. Geret. Kuleman. Sifo. Nikt mu nie przeszkadza. Stara prawda piłkarska mówi, że odległość 30-40 metrów od bramki to jest ta strefa niebezpieczeństwa. Nie można rywali z tej odległości dopuszczać do strzału. Tymczasem Sifo miał dużo czasu, aby podciągnąć piłką jeszcze kilka metrów, złożyć się do strzału. No i zmusić ewentualnie do kapitulacji Młynarczyka. Ożyły trybuny. Słychać Polska, Polska. Tymczasem do zakończenia spotkania 24 minuty. Przypominają się wydarzenia sprzed kilku lat, kiedy także walczyliśmy o finał piłkarskich mistrzostw świata w Argentynie. Mecz Polska-Portugalia. Też wystarczył nam remis. I z wielkim trudem właśnie ten remis osiągnęliśmy. Dziekanowski. Przybyś. Rękę. Wójcicki. Van der Eyken. Ten zapewne nie straci piłki. Kuleman. Sifo. Pleter. Sifo. I piłka wyszła poza boisko. Pałasz nie jest zawodnikiem najwyższego wzrostu. Van der Elf. Pleter. Znalazł się Dziekanowski. Jest Boniek, pilnowany przez rękę. Trzech piłkarzy polskich, trzech piłkarzy belgijskich, Dziekanowski. Nie w pełni udał mu się ten dribbling, ale nie stracił jeszcze piłki. Boniek. Dziekanowski, znowu Boniek. Wrócili już Belgowie, Pałacz. Nie w tą stronę pokazuje Zbigniew Boniek swojemu koledze.
Cała strefa środkowa boiska pozostawiona Belgą. Van der Elf, Van der Eiken, Kulemans, bardzo niebezpieczna sytuacja. W ostatniej chwili uratował piłkę Komornicki, który nadstawił tam nogę i wybił ją na rzut rożny. Kulemans bardzo łatwo doszedł do tego podania mimo asysty naszych obrońców i niewiele brakowało, a byłby w idealnej sytuacji. Tymczasem rzut rożny. Niemarczyk bardzo dobrze na przedpolu, daleko wyszedł pod linię początkującą nasze pole karne. Wójcicki. Pałacz. Ma przed sobą teraz Gerecka. Zagrywa do tyłu. I znowu nikt nie idzie na dobitkę. To, proszę Państwa, chyba jest najlepszy przykład na to, że nasi zawodnicy z przedniej formacji grają mało zdecydowanie. Jak gdyby nie licząc na błędy bramki, wybija piłkę, odskakuje mu ona na przyzwoitą odległość i nie ma w naszej drużynie, no taka jest prawda w tej chwili, rasowych, klasycznych napastników typu Gadocha, Lato, Szarma, przebojowych, skutecznych. Nie ma kłopotów bogactwa, jeżeli chodzi o przednią formację. Van der Eiken. Grise, Geret. Ale to wszystko działo się poza linią końcową. Wracając jeszcze do Ricka Geretza, którego oglądamy dzisiaj na boisku, słyszy się głosy z Belgii, że być może padł on ofiarą szantażu, że był zmuszony do udziału w tej aferze przekupniczej. Pałacz. Dziekanowski. Pałacz i Pleter. Fordeker, obok niego bez przerwy pilnujący napastnika belgijskiego Kazimierz Przybyś. Także nowa twarz naszej reprezentacji, można tak śmiało powiedzieć. Rozpoczynał karierę w broni Radom. Jeszcze 2 lata nie grał nawet w ekstraklasie piłkarskiej, a teraz już po raz czwarty występuje w reprezentacji narodowej. Osiemnaście minut pozostało do zakończenia spotkania. Rzut rożny dla Belgów. Właśnie Fordeker przystawia piłkę w narożniku, on będzie wykonawcą rzutu rożnego. Wszędzie jest powietrze. Trudno w tym momencie w to uwierzyć, ale taka jest zasada gry w piłkę nożną. I oto Przybyś, o którym przed chwilą mówiłem. Boniek. Komornicki. Ale brakuje tutaj zdecydowania, jakiegoś strzału. Odepchnął się Boniek od tego rywala, od rękę, wychwycił to sędzia i rzut wolny dla Belgii. Zmiana w drużynie belgijskiej. Wszedł na boisko z numerem 16, zaraz
z numerem 15 Clijsters, Leo Clijsters, z Waterszej, 28 lat, 10 raz w reprezentacji. A opuścił boisko Van den Berg. Van den Berg odczuwał skutki starcia w meczu ligowym Anderlechtu z Beverenem, podobnie jak jego partner, który nie występuje w dzisiejszym spotkaniu, Werkauterem, i być może to zadecydowało o tym, że wszedł z boiska. Boniek. Pawlak. No, Pawlak chwycił się za stopę, widocznie skurcz mięśni, nogi. No, sobie znać ten wielki wysiłek fizyczny. Pałac. Ale zwracam uwagę na interwencję Papa, który niczym raniony tygrys rzuca się na tę piłkę z dużą desperacją, agresją. Walczy o każdą piłkę i startuje do niej. Dyskusja Boniek z Valentine. Jest tam także Gerec. Jak Państwo widzą, wszystko zakończyło się przyjacielskim, sportowym gestem. A tymczasem rozpoczął się ostatni kwadrans meczu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Nadal rezultat 0-0. Jesteśmy w finałach meksykańskich mistrzostw świata, ale czy to 0-0 wystarczy? To powinna być żółta kartka za ten faul na naszym bramkarzu. Atakowało go dwóch zawodników, i Klister, i Kuleman. Obok niego Pałac. Boniek. Clijsters. Urban. Rągiewkę do góry. Na spalonym był Dziekanowski, zdaniem arbitra, ale nie brał udziału w akcji. Była to tak zwana pozycja spalona. Zawodnik, który nie przeszkadza rywalowi, nie bierze udziału w akcji, no wówczas ta akcja nie może być przerwana. Nie zastosowali tego rodzaju interpretacji w tej chwili sędziowie. Ostrowski. Obok niego niespożyty w akcjach ofensywnych Kuleman. Van der Elf. Grise. Teraz Ostrowski, Urban. Jeszcze raz Urban, ale obok niego Van der Elf. Urban. Po prawej stronie Dziekanowski, gwizdek sędziego. Jakaś dyskusja z Bońkiem. Ręka naszego zawodnika. I rzut wolny. Tifo. Van der Eiken. Van der Elf. 12 minut do zakończenia spotkania. Pleser. Ciekawy jestem, czy sprawdzą się przewidywania Jana Tomaszewskiego, że Paw w końcówce przy tej sytuacji, przy tym aktualnym wyniku zacznie atakować bramkę Młynarczyka. Gerec.
celował Urban. Nieprawidłowo zablokowany Gerek. Odległość od bramki spora, około 30 metrów. Kuleman szykuje się do główki, musi na niego uważać Wójcicki, był w jego sąsiedztwie. Stadion Śląski zawsze był stadionem szczęśliwym. Pięciokrotnie biało-czerwoni grali w finałach piłkarskich mistrzostw świata. Trzy razy pod rząd. Dotychczas po wojnie, od 1974 roku w Republice Federalnej Niemiec poprzez Argentynę i Hiszpanię. Czy grać będziemy po raz czwarty? Niewiele reprezentacji krajowych osiągnęło tak wspaniałą pastę. Około 10 minut do końca meczu. Wprawdzie zegar staje się powoli naszym sprzymierzeńcem, wolałbym, żeby był nim rezultat. No i ten stoper sędziego Valentina, który w tej chwili pokazał go naszym reprezentantom, długo celebrującym moment wznowienia gry. Boniek. Urban. Klister. Ostrowski. Hordecker i Pfaff. Kto wykaże silniejsze opanowanie nerwowe w tej dramatycznej końcówce? Fletcher. Fletcher. Van der Eyken. Zmęczony już Matysik. Fletcher. Grise. Fletcher. I naspalony. Bardzo uważni są sędziowie szkoccy. Tym razem wyłapali przewinienie Belgów. Nasi zawodnicy zrobili ten krok w kierunku bramki Pfaffa i to zadecydowało o przerwaniu akcji. Polska gola, takie jest marzenie 70 tysięcy widzów na stadionie śląskim w Chorzowie, takie jest marzenie wszystkich Polaków, ale jak na razie nie udało nam się zdobyć bramki, która by uspokoiła nasze nerwy. Nie spełniło się to hasło, o którym mówiłem na początku. Boniek i Urban do przerwy uspokoją nasze nerwy. No, żeby chociaż któryś z nich uspokoił to w tej chwili. Piechniczka chwytającego się za głowę mówi wszystko. Wójcicki. Pałasz. Ale te wyjścia naszych zawodników z piłką są dosyć w tej chwili nieporadne. Straciliśmy tę piłkę. I Kuleman. Groźny strzelec. Zawodnik momentalnie decydujący się. I ławka rezerwowych piłkarzy belgijskich. Kiedyś Wójcicki z Mynarczykiem grali w jednej klubowej drużynie. Około 7 minut do zakończenia spotkania. Fletcher. Van der Elst. Fletcher. Van der Elst poza rękę i Pfaffem przy sąsiedztwie naszej bramki. Grise.
Wójcicki i Van der Eyken wkroczył do akcji nakładką, sztywną nogą. Trener Witaj zapalający nowe cygaro. Tej kamiennej twarzy niewiele można wyczytać, ale na pewno jest to najwyższy stan napięcia nerwowego. Świadczy o tym chociażby ten gest. Sześć minut do końca meczu. Realizator naszej transmisji Tadeusz Ringwelski także coraz częściej Państwu pokazuje zegar. Kordeker. Plesser. Geret. Jest tam Przybyś. No, Geret jest mistrzem tego rodzaju sztuczka. Tak, teraz będzie, proszę Państwa, błaganie. Niemal chciał tutaj klęknąć, żeby wymóc na arbitrze rzut karny. Był bliski tego. Ale Robert Valentine, typową dla Wysp Brytyjskich flegmą, uspokaja nerwy zawodników belgijskich. Ale jak Państwo widzą, niewiele brakowało do tego, aby arbiter podyktował rzut karny. Około pół metra. I rzut wolny dla Belgii. No myślę, że najrozsądniejsze wyjście to jest podanie do Młynarczyka, którego tutaj stara się hipnotyzować, straszyć już w drugiej połowie właściwie bardzo często w momentach, kiedy wznawia grę Jan Kuleman. Rękę. Cała nasza drużyna w sąsiedztwie bramki Młynarczyka. Ostatnie 4 minuty. Rzut wolny za faul na Młynarczyku. W zespole polskim chyba nastąpi jeszcze jedna zmiana. O ile poznaję tej odległości, to Andrzej Buntol wejdzie na boisko. A opuszcza boisko Boniek. Witamy Andrzeja Buntola, który w ostatnich 4 minutach będzie bronił remisowego rezultatu meczu Polska-Belgia wraz ze swoimi partnerami. Zbigniew Boniek po przylocie do Polski mówił o tym, że nie jest w najwyższej formie, że ta 3-tygodniowa przerwa spowodowała pewne braki w jego szybkości. Ponadto ta zmiana klimatu, grał w niedzielę w temperaturze około 40 stopni, tu jest dużo, dużo chłodniej. No i rzeczywiście w dniu dzisiejszym nie był to Boniek, jakiego chcielibyśmy oglądać, a więc taki jak w meczu z Grecją czy Albanią na wiosnę. Nie był to Boniek jak chociażby taki, jakiego oglądaliśmy w meczu w Barcelonie właśnie z Belgami podczas hiszpańskiego mundialu. I Belgowie nie rezygnują do ostatniej sekundy. Naci desperacko, dramatycznie, niemal na czworakach, czołgając się, bronią dostępu do bramki Młynarczyka. Rozpoczęły się ostatnie 3 minuty. Przydałaby się teraz jakaś rozsądniejsza akcja, wyprowadzenie piłki z naszego pola karnego. Uspokojenie kolegów pod bramką Młynarczyka. Uspokojenie także naszego bramkarza. Stara się tutaj powstrzymać akcję Belgów Pałasz. Tymczasem Pawlak przy bocznej linii pola karnego. Nie dał za wygraną zagranie do Młynarczyka. I teraz powinni nasi piłkarze wybiec daleko pod ramkę Pfaffa. Buntol stracił piłkę. No, to jest był taki strzał ostatniej nadziei, jak strzelał Gerard Plesser, który kilkakrotnie starał się zagrozić bramce Młynarczyka. Proszę Państwa, chyba najwymowniejszym komentarzem do tego wszystkiego, co dzieje się podczas tego spotkania, jest skandowane hasło przez trybuny. Józef, Józef, Józef. Chodzi o Młynarczyka. No w nim cała nadzieja w tej chwili, nie tylko w tych partnerach, którzy występują na boisku. Któryś z naszych zawodników
O ile nie mylę się, to Urban opuścił boisko, leży po za granicami, poza boczną linią. Jeszcze wybicie piłki, 44 minutą pokazuje zegar boiskowy. Ostatnie 120 sekund tego meczu. Coraz większy tłum fotoreporterów gromadzi się koło ławki rezerwowych naszego zespołu. Jest tam trener Piechniczek, są inni piłkarze. Mają tam jakieś dyskusje. Jest Geret, który jest zawsze tam, gdzie jest troszeczkę ognia. Zrywają się wszyscy z ławek. No proszę Państwa, atmosfera najwyższego napięcia. Prawdziwy dreszczowiec na stadionie śląskim w Chorzowie, a stawką wszystkiego jest finał 13 meksykańskich mistrzostw świata. Proszę Państwa, 44 minuta nadal na zegarze jak zaczarowana, ale liczyć się będzie nie zegar boiskowy, tylko zegar ręczny sędziego. To jest chyba ostatnie sekundy tego pojedynku. Nadal 0-0. 0-0, które będzie zwycięskim remisem i rzut rożny dla Belgów. Nie rezygnują do końca. Pfaff daleko poza polem karnym, wysunięty pod linię środkową boiska. No nie wiem, czy zaryzykuje ustawienia się na naszym polu karnym, ale nie ma go w bramce. Rozlegają się gwizdy, sędzia spogląda na zegarek, tymczasem Belgowie i Józek, tak jak skandują to kibice. Proszę Państwa, radość na trybunach, wszyscy powstają z miejsc. Pfaff, niczym zawodnik grający w polu. Stało się to, co mówił Jan Tomaszewski, ale uwaga, bo może się stać coś gorszego. 45 minuta, nadal nie ma gwizdka końcowego sędziego. Grać trzeba do końca. Jeszcze jedno wybicie naszych zawodników. Będzie gra wznawiana rzutem autowym przez Belgów. Pfaff wraca do bramki i oto Polska po raz czwarty z rzędu w finałach piłkarskich mistrzostw świata. Witaj Meksyku! El Viva Mexico śpiewał tu na stadionie przed meczem Bogdan Łazuka. I oto proszę Państwa, po dramatycznym przebiegu, po meczu niesłychanie wyrównanym, po meczu, który nie przebiegał tak, jak wymarzyliśmy sobie, wywalczyliśmy zwycięski remis. 0-0, które powoduje, że trener Piechniczek po raz drugi jako jedyny nasz szkoleniowiec prowadził nasz zespół narodowy do finału piłkarskich mistrzostw świata. Zrozumiała radość, podziękowania wśród naszych zawodników, a więc jesteśmy w finale piłkarskich mistrzostw świata. Czekają nas wielkie emocje, a Belgowie będą bić się o awans do grona najlepszych 24 zespołów z Holandią w meczach barażowych. My dołączyliśmy do grona tych drużyn, które już są w finałach, a więc Brazylii, Urugwaju, Węgier, Argentyny, gospodarzy Meksyku i obrońców mistrzowskiego tytułu Włochów. Polacy są więc siódmym zespołem, który włączył się do tego grona ekskluzywnego.